Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lubaniu przeprowadziła warsztaty dla matek i ojców pod nazwą Jak być przyjaznym i skutecznym rodzicem. W roku 2017-2018, jako roku szkolnym i kolejny, kolejnym roku działalności Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, zaplanowaliśmy wśród wielu działań również warsztaty dla rodziców, podnoszących ich kompetencje wychowawcze. Ponieważ doświadczenia w pracy z rodzicami pokazują, jak wielka niekompetencja występuje w zakresie tych umiejętności i z takimi problemami rodzice zgłaszają się do nas do poradni ze swoją nieudolnością. Postanowiliśmy z moimi współpracownikami, panią psycholog Beatą Sasin i panią psycholog Janiną Jackiewicz, zaproponować rodzicom udział w cyklu dziesięciu warsztatów, które odbywały się od jesieni w naszej placówce. W ramach kolejnego dziesiątego już spotkania i podsumowaliśmy umiejętności i przede wszystkim kompetencje, z którymi rodzice wrócą do domu i będą zaopatrzeni w umiejętności praktycznego wykorzystania i technik behawioralnych, i technik sześciu kroków Gordona, i umiejętności komunikacyjnych, które pozyskali również u nas podczas kolejnych spotkań i edycji warsztatów. Myślę, że ta propozycja. Z jednej strony pokazała otwartość naszej placówki na sferę potrzeb w szerokim kontekście problemów wychowawczych rodziców, jak również z drugiej strony pokazała, że warto z nami współpracować, aby potem te umiejętności przenieść na grunt własnej rodziny i zastosować we właściwym momencie odpowiednie strategie wychowawcze. Warsztaty były kolejną i jedną z wielu propozycji, z jakimi od wielu lat pod kierownictwem Małgorzaty Grzesiak wychodzi Lubańska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna.